telewizja w polsce.pl Dyta Hołdyńska Witam państwa kolejny punkt naszego programu gość w naszym studiu Drodzy państwo dzisiaj to Jakub Kulesza, wiceprezes partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego Witam serdecznie panie prezesie Dobry wieczór Niedawno przeszedł pan do tego ugrupowania z ruchu Kukis 15. Taka wymiana zdań na Twitterze, bardzo gorąca, bardzo potem komentowana. Mowa o Marku Jakubiaku, który uznał pana za swojego synka sejmowego, a potem, no właśnie, Paweł Kukis, lider ugrupowania, powiedział, żeby Marek Jakubiak poszedł zatem za swoimi synkami dalej. No, ale ja pytam też o kulisy, o powody tej decyzji, powody przejścia, zmiany barwy. Ja już w tych przepychankach Twitterowych nie brałem udziału staram się być wstrzemięźliwy w takich sporach personalnych Myślę, że ważniejsze są postulaty programowe i koncepcje polityczne a nie sympatię czy antypatie wobec poszczególnych osób także nawet to z co tych w takim tweetów, razie nie odpowiadało nie będę panu w tych wprost na, wprost na konferencji chodzi o otoczenie Pawła Kukiza o postać Dariusza Pitasia która w z, można powiedzieć, na zapleczu Pawła Kuki zapełniła lub dalej pełni tego nie wiem istotną rolę. Ja się z tej osoby tłumaczyłem już nieraz w mediach. W maju tego roku byłem pytany w Młodzież Kontra, czy nie przeszkadza mi współpraca z osobą po, po wyrokach, która była dyrektorem klubu, która jest wiceprezesem Stowarzyszenia Kuki z 15. Odparłem wówczas zgodnie z własnym przekonaniem, że Przeszkadza, ale ten problem już jest przeszły, ponieważ już ta osoba zrzekła się tej funkcji. Okazało się to nieprawdą, zostałem wprowadzony w błąd. Dalej w KRS-ie Dariusz Pitaś jest umieszczony jako wiceprezes Stowarzyszenia Kukiz 15 i niestety wybory samorządowe pokazały, że miał bardzo duży wpływ na, na przygotowanie do tych wyborów, na decyzje mm. personalne nie tylko. No ale to, panie a prezesie, jego... to jednak chodziło o personalia, nie o program. Kukiz 15. Tak, natomiast nie o personalnie, a o działania pod Podejmowane przez te y, y, osoby. Ja nie byłem w stanie y, pewnych zarzutów, jakie pojawiały się na forum klubu wobec tej osoby wyjaśnić. Wszelkie próby wyjaśniania tej sprawy były duszone w zarodku. W związku z tym uznałem, że nie jestem w stanie jako rzecznik, nawet wówczas licznej trzeciej siły politycznej w Sejmie z tak ogromnych zarzutów się tłumaczyć. Nie jestem w stanie ich wyjaśnić. Jedyną uczciwą decyzją było odejście z projektu z 15. Zrobiłem to z bólem, ponieważ zostało tam dalej wielu uczciwych i mm -hmm. pracowitych posłów. Mam nadzieję, że będę w przyszłości współpracował. A Stanisław Tyszka to jedna z takich uczciwych osób? Na pewno pracowitych. Czyli uczciwych nie do końca? Ja ze strony marszałka Tyszki nigdy, e, nigdy mnie nic złego nie spotkało. E, współpracowaliśmy przy wielu merytorycznych projektach i bardzo sobie tę współpracę cenię i ceniłem. Marek Jakubiak z kolei mówił, że jest to osoba, która knuje, mówiąc kolokwialnie, przeciwko innym członkom klubu. Widocznie Marek, jak miał inne doświadczenie ze współpracy w klubie i być może na tej współpracy gorzej wyszedł. Przegłosowanie choćby jego odwołania z prezydium KUKI z 15. Pan pamięta taką sytuację? Tak, pamiętam. Jak to wyglądało? Pani redaktor, to co się działo na posiedzeniu klubu, to była wewnętrzna sprawa klubu i to, że ja z tego klubu wystąpiłem, nie zwalnia mnie z tajemnicy i z obowiązku zachowania tajemnicy tego, co się działo wewnątrz klubu. Tak? O pewnych rzeczach, które mnie bulwersowały, mogę mówić, czyli o postaci Dariusza Pitasia. Natomiast o posiedzeniach klubu, które odbywały się za zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie zwolni mnie z tej tajemnicy klub, mhm. który dalej... Funkcjonuje, w okrejonym składzie ale jest, no to proszę wybaczyć, nie będę nie będę tutaj kuli zdradzał. A jak przyjął Pan zaraz po tym swoim odejściu to, co się działo dalej, czyli całą aferę na Twitterze, przejęcie konta twitterowego Pawła Kukiza, o czym sam informował, przejął go piątek, tak? Wszyscy pamiętamy tę sytuację. W ślad potem zaraz słyszeliśmy o odejściu Marka Jakubiaka. Możemy się pastwić tutaj nad samym Pawłem Kukizem, ale ja wolę patrzeć w przyszłość. Podjąłem decyzję o dołączeniu do bardzo ideowej, prawicowej organizacji, do Partii Wolność, której przedstawiciele, działacze, liderzy od wielu lat walczą o trochę więcej wolności gospodarczej, trochę więcej suwerenności państwa polskiego. I to jest formacja, która może nie jest najwyżej notowaną formacją na polskiej scenie politycznej, ale formacją z pewnością ideową. Na zdrowie. Dziękuję Jest to bardzo. formacja, w której bez problemu mogę swoje wizje ideowe, programowe, polityczne realizować razem z świetnymi działaczami, walczyć o lepszą, wolną, wolnościową Polskę. Zanim jeszcze do konkretów i do współpracy z Januszem Korwin-Mikke, to ja dopytam jeszcze o Pawła Kukiza. Jak wyglądały ostatnie zdania, które panowie ze sobą zamienili? Myślę, że to nie były ostatnie zdania to ostatnie z panem jako rzecznikiem klubu do widzenia chyba, chyba tak. nie, to też nie będę zdradzał pani redaktor tam rozmów zwłaszcza że no to jak on przyjął tę decyzję był żart. czy było zaskoczenie ja nie będę ja naprawdę nie będę wchodził w buty Pawła Kukiza i zastanawiał się nad jego samopoczuciem nie będę też się pastwił nad tymi wpisami ponieważ nie muszę tego robić nie jestem już rzecznikiem po to właśnie zrezygnowałem z funkcji rzecznika Kukiz 15 by nie Musi się z tego wszystkiego tłumaczyć także jako mm -hmm. osoba działająca w polityce w innym projekcie po prostu dalej Ale jako sobie... rzecznik wie pan doskonale, że jeżeli opuszczają partii usta, czyli rzecznik prasowy, to trochę obniża, prawda, no, uderza w wizerunek samej samej. no Nie partii, tylko właśnie ugrupowania klubu parlamentarnego w tym przypadku. No, jeżeli z 42 posłów zostało już 26. 5 jeszcze z mhm. na ostatnie wybory też się to skurczył, skurczył ten skład, no to, to nie jest tak, że jedna osoba występuje, tylko usta występują, mhm. więc ma to swoje przyczyny, oczywiście różne, każdy miał swoje motywacje, Marek Jakubiak trochę inne, ja trochę inne, ale, ale widocznie, widocznie no ktoś, ktoś musiał, musiał te motywacje mieć prawdziwe. No, myślę, że to było znaczące, znaczące, ale mające swoją przyczynę e, e, także w samym Pawle Kukizie, który te de decyzje także personalne co do swojego otoczenia podejmował. Janusz Korwin-Mikke, dlaczego Partia Wolność? Mówił Pan nieco o, tym, o tej walce o wolność gospodarczą właśnie. Z kolei no, Janusz Korwin-Mikke jako kandydat na prezydenta Warszawy walczył głównie o prawa kierowców. No i Nie ukrywajmy, jest to mocno kontrowersyjna postać choćby w polskim internecie, znana z takich może często nieprzemyślanych wypowiedzi, a może właśnie przemyślanych, ale celowo bardzo kontrowersyjnych. Pan prezes Janusz Korwin-Mikke, co się u niego ceni, ma niezmienne poglądy od wielu lat. Bardzo często zaskakuje nas surową logiką, która często nasze bardziej emocjonalne podejście. Ktoś by powiedział bardziej ludzkie, może urażać, ale jak rozmawiam z ze znajomymi, z rodziną, bardzo często z mieszkańcami, obywatelami na temat postaci pana prezesa, to za ogrom szacunku, jakim jest zdarzony, za to uczciwość w tym, co głosi, za tą żelazną logikę, logikę, nawet jeżeli głosi bardzo kontrowersyjne i niepopularne tezy. Nawet jeżeli ktoś z daną tezą się nie zgadza, to nie jest w stanie panu prezesowi odmówić żelaznej logiki i formy argumentacji. Ja nie chciałbym się personalnie wypowiadać, ale no współpracowałem z panem prezesem przez lata. Wcześniej działałem w Unii Polityki Realnej, w Młodzieżówce, później w partii. Mhm. Następnie w Stowarzyszeniu Koliber, który też był formacją, formacją konserwatywno-liberalną. Więc te idee są mi bardzo bliskie, a tylko postać prezesa jest, jest w stanie przekładać na realną zmianę polityczną jak będzie wyglądała walka polityczna poszczególnych frakcji w najbliższym czasie mamy wszak nowe ugrupowania teraz Ryszard Petru i Robert Biedroń mówi o swoim z kolei nowym ruchu politycznym gdzie te siły będą się rozkładały w kolejnych wyborach jak to może wyglądać czy uważa pan podobnie jak Ryszard Petru że jest jeszcze miejsce na polskiej scenie politycznej wolne do zagospodarowania ja wolałbym postrzegać scenę polityczną przez pryzmat idei mamy tradycyjny podział na lewicę prawicę bardzo kluczowy dla mnie jest jest podejście do wolnego rynku i o ile pierwotna koncepcja Ryszarda Petru na nowoczesną była to, było to ugrupowanie neutralne światopoglądowo, ale jednak wolnorynkowe była do zaakceptowania. Tak bardzo szybko okazało się, że nie ma to nic wspólnego z tymi założeniami i że osób o poglądach lewicowych, zwłaszcza gospodarczych, jest, jest zbyt, zbyt wiele. A republikanie, I... bo oni też dużo mówią o wolnym rynku. Y, zgadza się. Natomiast jeżeli mówimy o y, Robercie Biedroniu i Ryszardzie Petru, mm -hmm. to mówimy o tej lewej scenie politycznej. Mm -hmm. no ja tak. za bardzo tą sceną nie chciałbym się zajmować. Y, ja mam... Y, Serce po lewej stronie, ale, ale umysł mam mocno prawicowy. Uważam, że takie wartości jak patriotyzm, także wolność, suwerenność naszego kraju są Aha. bardzo ważne i zastanawiam się, kto będzie na tej prawej scenie politycznej w stanie o tę suwerenność Polski walczyć. No to kto będzie w stanie? Janusz Korwin-Mikke. Tylko? Myślę, że trochę osób powinno, powinno do tej walki dołączyć i pokazać, że jesteśmy w stanie wspierać Polskę w tej walce o wolność, o A to z kim wyobraża pan sobie koalicję w takim razie? Janusz Korwin-Mikke, Z każdym plus... antysystemowym kto? ugrupowaniem. To jest 15 no pytanie do Paweł Kukiza, czy Paweł Kukis jest, to y chce tworzyć antysystemowe ugrupowanie i chce, y chce y mm -hmm. współpracować na, y na polu na przykład walki o polską suwerenność. Panie prezesie, mamy jeszcze kilka tematów do poruszenia, jeżeli chodzi o sprawy bieżące, politykę bieżącą, głośna informacja z dzisiaj, szeroko komentowana choćby. Przez rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beatę Mazurek, czy rzecznik rządu Joannę Kopcińską? Chodzi o zatrudnienie Kacpra Kamińskiego, czyli syna Mariusza Kamińskiego w Banku Światowym. Jak pan postrzega taką kwestię? Jest w tym kontrowersja, czy to normalne? Jest kontrowersja. Niestety nie ma zakazu, który by uniemożliwiał, uniemożliwiał czy pozwalałby kontrolować, sprawdzać. Czy to powiązania, czy wpływy polityczne nie zapewniają członkom rodziny pracy? Jest to bardzo trudne i No musimy... bo to jest Trudne do udowodnienia. Ale także. możemy podejść do tego drugiej strony. Tak? Załóżmy, załóżmy, że wszystkie te zatrudnienia członków rodziny są związane nie z powiązaniami politycznymi, a z kompetencjami. Tylko dlaczego akurat większość dzieci polityków, kuzynów polityków, rząd polityków znajduje właśnie zatrudnienie nie ponadproporcjonalnie w sektorze publicznym. No To jest dowód na to, że te powiązania jednak działają, o czym doskonale wiemy, patrząc na politykę samorządową. W związku z tym, ja wychodzę z założenia takiego, że politycy powinni troszeczkę w drugą stronę to przeginać. Jeżeli mają żonę, mają dzieci, mają kogoś. Ko Kolwiek z kim są związani rodzinnie, powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, by te osoby nie szukały zatrudnienia w instytucji publicznej, by nie narażać nie narażać siebie na użycie wykorzystanie swoich wpływów politycznych, ponieważ udowodnienie później, czy to były wykorzystane te wpływy, czy to zwykły mhm. przypadek, jest bardzo trudne. Beata Mazurek i Joanna Kopcińska mówią między innymi to, że bardzo trudno jest wykluczyć właśnie takie obszary, jeżeli, bardzo prosto. O ile Bank Światowy jest nie jest we władzach to... partii rządzącej. Okej, okay, o ile Bank Światowy... Tu mamy taką pewną koincydencję. Gdyby pani mnie spytała sprzed afery o KNF, czy jest w kontrowersja, to bym się zastanowił. No, Bank Światowy raczej jest instytucją niezależną. Ale tu pojawia się ta kontrowersja związana z NBP i z wpływem NBP na zatrudnienie tego syna. Poleceniem, I z... rekomendowaniem danego kandydata. Tak, i z wpływem służb specjalnych na NBP przy okazji afery KNF. Więc mamy zbieg pewnych okoliczności, które daną sytuację stawiają jako jednak mniej etyczną i budzącą więcej wątpliwości. Więc ja bym zalecał wszystkim politykom, Zwłaszcza tym piastującym najwyższe urzędy w państwie, by namawiali członków swojej rodziny, by jednak ci nie szukali zatrudnienia w instytucjach publicznych, szukali zatrudnienia w sektorze prywatnym, co jeżeli ktoś ma kompetencje, nie jest trudne. Proszę mi wierzyć, jeżeli syn Mariusza Kamińskiego ma kompetencje do, do pracy dla Banku Światowego, to bez problemu znalazłby zatrudnienie w sektorze prywatnym. I ostatnia kwestia, o no, którą zapytam. Rząd miał wyjaśnić, jak realizuje decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska odpowiedź została przekazana już do Brukseli, przekazana w poniedziałek wieczorem Komisji Europejskiej. Informacja w sprawie realizacji środków tymczasowych CUE dotyczących Sądu Najwyższego, informuje Bruksela. Według informacji w przesłanych dokumentach, miała Warszawa miała podtrzymać swoje stanowisko, zgodnie z którym Unijny Trybunał przekroczył swoje kompetencje, a jeśli rząd miałby wprowadzić zabezpieczenie, to konieczna byłaby nowelizacja przepisów Mowa o Sądzie Najwyższym. Jak zakończy się ten serial z praworządnością w Polsce w tle? No, w tym komunikacie, który pani przeczytała, problemem jest słowo miała, znaczy nie wiadomo, jaka jest treść tej odpowiedzi. Ja jako obywatel, oczywiście mam możliwość zapytania jako poseł. Kiedyś pytałem o to ministra środowiska, odpowiedź do instytucji, natomiast tej odpowiedzi się nie doczekałem. Tu pewnie byłoby podobnie. Jako obywatel nie mamy możliwości sprawdzenia, czy odpowiedź rządu jest to odpowiedź na miarę suwerennego państwa, czy to jest odpowiedź na kolanach. Ja chciałbym wiedzieć, jaką politykę rząd polski prowadzi względem Unii Europejskiej. Twierdzi pan, czy że na traktuje, kolanach? Nie wiem, muszę znać tę odpowiedź. Chciałbym, żeby to była polityka państwa suwerennego, żebyśmy byli traktowani tak jak każde inne państwo. W którego system prawny instytucje europejskie się nie wtrącają. Z góry zaznaczam, że jestem, nie jestem zwolennikiem tych reform sądownicy, zwłaszcza Sądu Najwyższego, ale to nie są kompetencje Unii Europejskiej, by to oceniać. I Jakub Kulesza, dobrze mówię, wiceprezes Partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Bardzo dziękuję za te rozmowy. Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu za uwagę. W tej części naszego programu gość polityczny za nami, kolejny gość polityczny za chwilę będzie to Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Zapraszam.